za mecz, co za emocje, derby Wrocławia, Orły Wrocławskie i WKK. I słuchajcie, ta końcówka jest nagrana, na spokojnie sobie to w domu zobaczycie, bo Zibina nagrał. Oni wyszli na prowadzenie jednym punktem, 5 sekund. I co teraz robić? Akcja ostatnia i ty rzuciłeś, aż łezki szczęścia poleciały. Przeszły takie ciarki po tobie. Czy już miałeś kiedyś taką sytuację, co zrobiłeś winner by teraz, zwycięski rzut? Nie, nie, bo to mój pierwszy raz, kiedy zrobiłem coś takiego. Ja wybiłem piłkę, podaję do Janka i ja brzydko podałem i potem Janek mi oddaje i ja od razu rzucam, bo wiedziałem, że nie ma czasu i od razu zrzucałem. I wpadło. I szał radości, zwycięstwa. Powiedz mi teraz tak, bo ty miałeś wczoraj w MVP, w jakim meczu? Zobacz, jak MVP w okularach wygląda, bo takie dostał. Graliśmy przeciwko Częstochowy. I wygrałeś. Jak myślisz, ile punktów tak rzucasz na mecz? Na mecz średnio z 25 punktów. A ty? 10. A powiedzcie mi, bo tak słyszałem wczoraj w przeciągu, że Orły tutaj nie przyjechały w najmocniejszym składzie, to prawda? Tak, to prawda, bo mamy lepszą grupę. Nie ma tutaj 5 mega dobrych zawodników. Dobra, to ty wymień którzy i możesz ich pozdrowić. Michał Bora, Hubert Hartwig, Jakub Wojtysiak, Tomek Wilczak. A nie wiecie, czemu nie przyjechali? No bo oni pojechali do innego turnieju tam w Opole. Tak. A, bo w Opolu jeszcze jest turniej. Tam jest taki dwudniowy turniej, a tu jest siedmiowy. Nie, i tam kolegę Huga wybrali na takich kierujących tutaj. Więc my nie pojechaliśmy do Opola, tylko zostaliśmy tutaj. Ale to pewnie macie dużo zawodników w tym roczniku, nie? Tak, dużo. Jeszcze go wybierać, jest rywalizacja, żeby się dostać do pierwszego składu. Bijecie się, bo wiesz, że jesteście rocznik? 2012. Wiecie, że to jest rocznik mistrzowski, pierwszy wasz rocznik mistrzowski. Ile, drużyny awansuje z Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej do ćwierćfinału mistrzostw Polski? Oj, a ja tego to ja nie wiem. Chyba 8? Nie. Z każdej strefy 4. I w Polsce jest 8 stref, a strefa to jest połączenie dwóch województw. Czyli 8 razy 4, 32 drużyny w ćwierćfinale, 16 w półfinale, 8 w finale. Spotkamy się w finale. Tak. Zrobicie we Wrocławiu? No, mamy taką nadzieję, że uda się doprowadzić do... Teraz ja założę okulary, bo wam powiem, bo wam powiem taką ciekawostkę. Zibi zaczął finały młodzików o rocznika 9-3 od Ponitki. I wasz rocznik, finały waszego rocznika to będzie moje 20-lecie. Nieprzerwanych. I jak zdrowie dopiszę, będę na tych finałach, to będzie moc nagród od Zibiego. No, także fajnie by było, znowu jakaś inna drużyna. Oddaję wam na koniec głos, mówić, pozdrawiacie o swoich idolach, o swoich marzeniach. No to zacznę... Dlaczego koszykówka, nie co innego? To... Zacznę od tego, że kiedy miałem 4 lata, to zacząłem chodzić na koszykówkę. Dużo ją trenowałem, bo dużo przerw, powrotów, znowu przerw, odwrotów, ale... Z pewnym razem pomyślałem, że to jest moja pasja i że chcę to do końca życia trenować. I moim idolem jest Derrick Rose. Chciałbym pozdrowić moją mamę, moich wszystkich trenerów z AK Orły, Wrocław i całą moją rodzinę, babcię, dziadka i Zibiego. No, więc dziękuję za wywiad, teraz Iwan. Jakby nie ogiął basket, to myślę, żeby nie byłoby to wszystkiego. Bo jak odegrał mój kolega, to też dobrze. I ten asyst od mojego kolegi to coś niemożliwe. Pozdrawiam swoich rodziców, wszystkich trenerów, którzy mnie trenują. Mój najlepszy gracz to Jeremy Sochan też. Jeremy. Co? No tak, czy Iwan? Orły! Hej!